Święty Jan, jeden z czterech ewangelistów, a z pomiędzy apostołów Pana Jezusa najulubieńszy jego uczeń, rodem z Galilei, był synem Zebedeusza i Salomei, a starszym bratem świętego Jakuba, przezwanego młodszym także apostoła. Pochodził z ubogiego stanu i wraz z ojcem trudnił się rybołówstwem. Miał zaledwie lat 25, kiedy razu pewnego, podczas gdy na brzegach jeziora Genezareckiego naprawiał z bratem sieci, nadszedł tam Zbawiciel i obydwóch ich za sobą powołał. I w tejże chwili opuścili wszystko, ojca, rodzinę, dom i sieci, z których zarabiali na życie, i poszli za boskim mistrzem swoim. Święty Jan odznaczał się od najmłodszych lat wszystkimi cnotami, ale najbardziej nieskalaną czystością. Z tego to głównie powodu Pan Jezus tak dalece go umiłował, że Ewangelia Święta, wspominając o nim, powiada: uczeń, którego Jezus umiłował. Z pomiędzy też wszystkich apostołów on miał najszczególniejszy przystęp do Zbawiciela. Jego zwykle używali inni uczniowie, gdy chcieli, aby Pan Jezus wyjaśnił im jakie rzeczy tyczące się jego boskiej nauki. Nie odstępował nigdy Syna Bożego, był przy nim, kiedy wskrzesił teściową świętego Piotra, toż samo, gdy przywrócił życie córce Jaira, i przy innych cudach, jakie czynił Jezus, był także obecny. Razu pewnego wraz z bratem posłany został do jednego z miasteczek samarytańskich dla wyszukania mieszkania dla Zbawiciela, a gdy Samarytanie nie chcieli go przyjąć, tak to świętego Jana oburzyło, iż razem ze świętym Jakubiem powiedział do Pana Jezusa: Panie, pozwól, abyśmy sprowadzili z nieba ogień na tych niewdzięczników, jak do niegdyś uczynił Eliasz. Lecz za to Pan Jezus ich upomniał, mówiąc: w ten sposób odzywając się, nie wiecie, jakim duchem ożywieni jesteście. Syn Boży nie po to przyszedł, aby zabijać, lecz aby ożywiać. Wtedy to Zbawiciel nazwał ich Boenarges, to jest dzieci gromu, co było razem i przepowiednią ogłaszając później Ewangelią: gromić oni będą błędy pogańskie. Przy przemienieniu swoim na górze Tabor Syn Boży wziął był z sobą też trzech tylko tych uczniów, a w liczbie był właśnie i Jan Święty. Wkrótce potem, gdy już Chrystus Pan miał ostatnią wieczerzę przed męką swoją z apostołami odbywać, posłał świętego Jana ze świętym Piotrem do Jerozolimy, aby w tym celu przygotowali tam mieszkanie. I wtedy to na tej ostatniej wieczerze, na której postanowił przenajświętszy sakrament, ten największy dowód swojej miłości ku ludziom, raczył także okazać, w jak szczególny sposób miłował Jana. Umieścił go zaraz obok siebie i dozwolił mu głowę położyć na piersiach swoich, do których przytulił się Jan Święty jak dziecię do matki, i tak przez cały czas wieczerzy pozostawał. Święty Augustyn pisze, że w tej to błogosławionej chwili zaczerpnął ulubiony uczeń pański z samego serca Zbawicielowego to poznanie najświętszych i najszczytniejszych tajemnic, które go czyniło niezrównanym teologiem i największym z proroków. Także, jak pisze znowu święty Jan Złotousty, później sami aniołowie wyuczyli się od świętego Jana wiele rzeczy, których wprzód nie znali, i do tego odnosi się słowa Pisma Bożego, aby wiadoma była księstwom i zwierzchnością na niebiosach przez Kościół rozliczna mądrość Boża. Gdy przy końcu wieczerzy Pan Jezus powiedział uczniom, że go jeden z nich zdradzi, wszyscy przerażeni tym zostali. Wtedy święty Piotr, chociaż z nich najstarszy, nie śmiejąc jednak sam spytać Pana Jezusa, skinął na świętego Jana, aby on się dowiedział, o kim mówił Zbawiciel. Ukochany uczeń spytał o to Pana Jezusa po cichu, a Pan Jezus podobnież odpowiedział mu, że tym nieszczęsnym jest ten, któremu on poda kawałek chleba zmaczany. Jakoż podał takowy Judaszowi Iskariocie, który go w istocie w ręce żydowskie wydał. Gdy Pan Jezus udał się do Ogrójca, a tam odsunąwszy od apostołów, miał rozpocząć swoją mękę w krwawej modlitwie, biorąc wtedy z sobą trzech tylko uczniów, wziął znowu między nimi świętego Jana. W kilka chwil potem napadli Żydzi na Chrystusa, związali go i uprowadzili. Wszyscy apostołowie przestraszeni rozbiegli się. Jeden święty Jan nie odstąpił Zbawiciela i krok w krok poszedł za nim. Nazajutrz, gdy już Syna Bożego wiedziono na Kalwarię, ze wszystkich apostołów jeden tylko święty Jan, nie odstępując Matki Bożej, towarzyszył Chrystusowi Panu, ciągle był obecny Jego ukrzyżowaniu i w ten czas odebrał od Zbawiciela ostatni, a najwyższy dowód Jego szczególnej miłości i zadatek łas wszelkich. W ten czas bowiem Pan Jezus oddał Janowi Matkę swoją, przynajświętszą Maryję za Matkę, a Maryi Jana za Syna. Rozpięty i podniesiony na krzyżu, bliski już oddania ducha swojego w ręce Ojca Przedwiecznego, widząc te dwie istoty najdroższe mu na ziemi przy sobie, rzekł naprzód do matki, wskazując jej świętego Jana: niewiasto, oto syn twój. A potem do Jana, podobnie wskazując mu przenajświętszą Pannę: oto matka twoja. A że słowa Pana Jezusa były to słowa Boże, te, które gdy powiedziały o chlebie, oto ciało moje, chleb w ciało jego przenajświętsze zmieniły i tu całą moc swoją wywarły. Od tej chwili serce Maryi przetworzone zostało na serce macierzyńskie dla Jana, serce Jana zaś na serce synowskie względem Przenajświętszej Panny. I z tego to powodu, powiada święty Piotr Damian, że nikt większy w chwale i zasługach nad świętego Jana być nie może, który tym sposobem stał się jakby drugim synem Maryi, bratem Jezusa.
Odtąd też święty Jan nie rozłączał się już z Przenajświętszą Panną, wziął ją do domu swego i miał niewymowne szczęście opiekowania się nią jako syn najprzywiązańszy, aż do chwili jej błogosławionego uśnięcia i wniebowzięcia. A gdy jedno pozdrowienie Maryi, kiedy przybyła do świętej Elżbiety, na cały dom jej sprowadziło najobfitsze błogosławieństwa Boże, któż wyobrazić sobie potrafi, ilu i jakich łask były źródłem dla Jana. Już nie tylko pozdrowienia, którymi go nieraz przez ten czas witała Maryja, lecz i jej błogosławieństwa, którymi go obdarzała. Można więc, zdaje się, przypuszczać, że po niej samej i świętym Józefie pierwszy on przy Jezusie zajmuje miejsce i po nich najskuteczniejszym jest naszym pośrednikiem. Po zmartwychwstaniu pańskim, gdy święta Magdalena, nie znalazłszy Pana Jezusa w grobie, pośpieszyła zawiadomić o tym Piotra i Jana, pobiegli tam niezwłocznie obaj. Lecz święty Jan wyprzedził świętego Piotra i pierwszy u grobu stanął. Gdy potem nad Morzem Tyberiackim okazał się Chrystus apostołom, najpierwszy z nich poznał go Jan, święty, i zawołał do Piotra: Pan jest! Podczas tego objawienia się uczniom, Pan Jezus przepowiedział Piotrowi, jaką śmiercią umrze. Piotr, widząc obok siebie świętego Jana, spytał, jaki jego los czeka, na co odpowiedział mu Zbawiciel: jeśli jest wolą moją, aby tak pozostał, aż przyjdę, po co ci dopytywać, co się z nim stanie. Wskutek tej odpowiedzi apostołowie myśleli, że Chrystus Pan zapowiadał, iż święty Jan nie ulegnie śmierci. Lecz sam on w swojej Ewangelii pisze, że Syn Boży nie w tym znaczeniu słowa te wyrzekł. Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, Jan wraz z świętym Piotrem, wszedłszy do świątyni jerozolimskiej, cudownie uzdrowili chorego przy drzwiach siedzącego. Gdy się ten cud rozgłosił, obaj uwięzieni i badani zostali. Tak śmiało i mądrze odpowiadali, że już wtedy poznać było bożna, że przez usta tych prostych i ubogich rybaków sam Duch Święty przemawia. Podczas prześladowania chrześcijan, które się wszczęło ze śmiercią świętego Szczepana, święty Piotr udał się wraz ze świętym Janem do miasta Samarii, gdzie znalazłszy już wielu wiernych, przez włożenie na nich rąk udzielili im sakrament bierzmowania. Później święty Jan znajdował się na pierwszym soborze w Jerozolimie, na którym, jak się wyraża Pismo Boże, był on jako filar kościoła. Gdy apostołowie rozchodzili się po świecie dla głoszenia Ewangelii, święty Jan ostatni opuścił ziemię żydowską. Udał się pomiędzy Partów i zatrzymał w Azji Mniejszej, gdzie wraz z Przenajświętszą Panną osiadł w mieście Efezie, wkrótce założywszy tam kościół. Stamtąd przebiegł wszystkie krainy tej części świata, roznosząc Słowo Boże i wielkie cuda czyniąc. Nawrócił całą prawie Azję, pisze święty Hieronim, wiele tam pozakładał diecezji i wielu wyświęcił biskupów. Po wniebowzięciu Przenajświętszej Maryi Panny, święty Jan wyłącznie jeszcze oddał się pracom apostolskim. Zaniósł światło Ewangelii na krańce wschodu, aż nareszcie podczas prześladowania chrześcijan za cesarza Domicjana jeden z najpierwszych został uwięziony i posłany do Rzymu. Tam naprzód poniósł męczeństwo, zostawszy zanurzony we wrzącym oleju, z którego cudem żywy wyszedł. Potem skazany został na wygnanie do wyspy Patmos na archipelagu Kuazji położonej. Tam z rozkazu Pana Jezusa napisał Apokalipsę, to jest objawienia, które stanowią ostatnią księgę Pisma Bożego, a w której według wyrażenia świętego Hieronima, co słowo to najgłębsza tajemnica. Po śmierci cesarza Domicjana, następca jego Nerwa, dozwolił powrotu wszystkim wygnańcom i święty Jan po 18-miesięcznym pobycie na wyspie Patmos wrócił do Efezu. Gdy z tego miasta wywozili go do Rzymu, pozostawił tam był jednego z uczniów swoich, który przez ten czas tak dalece zapomniał o jego naukach, że dopuszczając się różnych zdrożności, w końcu przyłączył się do szajki zbójców i z nimi mieszkał w lesie. Dowiedziawszy się o tym, święty Jan udał się w góry, gdzie się kryli ci rozbójnicy, nie zważając na niebezpieczeństwo, na jakie go to narażało, i wynalazł owego młodzieńca, który, ujrzawszy świętego Jana, zaczął uciekać. Mąż Boży, niepomny nawet na starość swoją, popędził co prędzej za nim, wołając: nie uciekaj, synu, przed ojcem, jak grzechy twoje biorę na siebie, zatrzymaj się, Chrystus mnie do ciebie posłał. I stanął młodzieniec, gdy święty nadszedł, upadł do nóg. Jan go uściskał, zaprowadził z sobą do Efezu i do szczerej pokuty przywiódł, w której on szczęśliwie życia swego dokonał. Gdy rządził diecezją efeską, Jan Święty, już wtedy różni kacerzy rozszarpywali jedność Kościoła i wiarę chrześcijańską fałszowali. Ponieważ pod te pory z apostołów pańskich już tylko święty Jan był jeszcze przy życiu, wszyscy biskupi tak ze wschodu, jak i zachodu udali się do niego, aby on przeciwko tym nieprzyjaciołom Chrystusa wystąpił. Wtedy Duch Święty użył go do napisania Ewangelii przez niego ułożonej. Jan, zabierając się do tego, nakazał publiczny post i modlitwy, na których i sam trwając wpadł był w zachwycenie, jak pisze święty Hieronim, wychodząc z niego, wyrzekł te słowa, od których zaczyna się jego Ewangelia: na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. W całej też tej księdze swojej Jan wyświeca głównie bóstwo Chrystusa Pana i przez ojców Kościoła nazywany jest orłem pomiędzy ewangelistami. Prócz tego napisał trzy listy ewangeliczne należące także do ksiąg Pisma Bożego,
z których pierwszy szczególnie czyty się miłości bliźniego jako królowej cnót chrześcijańskich. On też ją szczególnie we wszystkich przemowach i kazaniach swoich zalecał. Doszedłszy już późnej starości, nie mogąc chodzić, kazał się uczniom zanosić do kościoła i przez pewien czas nic innego nie mówił, tylko te kilka słów powtarzał: dziateczki drogie, miłujcie jedni drugich. Gdy go spytano nareszcie, dlaczego zawsze do jednego wraca, dał tę odpowiedź godną ulubionego ucznia Chrystusowego. Dlatego, rzekł, zawsze to jedno wam powtarzam, bo przykazanie pańskie to jest i byle to jedno zachować, można zostać świętym. Na koniec zbliżyła się chwila, w której miał zabrać do siebie Pan Jezus tego najukochańszego ze swoich uczniów. Był wtedy Jan Święty w Efezie i miał 100 lat przeszło. Wziąwszy pewnego razu kilku duchownych z sobą, poszedł z nimi na jedną z gór okolicznych. Stanąwszy u jej szczytu, kazał tam sobie grób wykopać, skoro go ukończyli, wrzucił w niego płaszcz swój, a przeżegnawszy się, wstąpił do niego, mówiąc: bądźże ze mną, Panie Jezu Chryste, a do uczniów pokój wam, bracia, i kazał im odejść. Co oni uczynili, a odszedłszy niedaleko, gdy się obejrzeli, ujrzeli grób jego światłością niebieską otoczony. Nazajutrz, gdy do grobu wrócili, nie zastali w nim ciała świętego Jana, tylko jego obuwie. Wszyscy ojcowie święci nie wątpią, że umarł, lecz niektórzy z nich utrzymują, że potem z ciałem i duszą do nieba był wzięty, tak jak ci, którzy przy śmierci Pana Jezusa z grobów byli powstali. Zasnął w Panu dnia 27 grudnia od roku od urodzenia Pana Jezusa 104.